Hej, dobry wieczór, witajcie, z tej strony oczywiście Marcinek, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, przychodzę z super odcineczkiem gameplayowym, jest ze mną oczywiście Amicja, moja nowa towarzyszka, siostra można powiedzieć Lary, z którą się dogaduję, natomiast teraz nie będzie tutaj jej na mapie, bo inwestuje w młodzież, Amicja jest troszkę młodsza. No ma inne zdolności, oczywiście minusem jest, jak dobrze wiecie, to, że nie może podejmować tropu, a jestem na Park Fernando na super mapie. No i jak w przypadku innych gameplayów jest ze mną super towarzysz Józef, który tutaj działa ze mną no, na mapie. Przywitaj się Józef z widzami. Siemano. Tak, siemanko, postanowiliśmy właśnie odpalić dla was już kolejny taki odcineczek, gdzie będziemy razem sobie gadać, strzelać, no i tresować nasz mały zwierzyniec, no bo tak jak powiedziałem, ja mam Amicję, ja mam też Larę, no a Józef, ty jesteś wyposażony chyba w jednego pieska, nie? Jak to tam u ciebie? No, jednego psa na razie. Tak, jednego pieska. No i co? Powiem wam, jesteśmy w okresie między poświątecznym, przed Sylwestrem. No i też śledźcie właśnie Steam, nie? Przed chwilą, właśnie przed rozpoczęciem nagrywania, rozmawialiśmy sobie, Józef, nie? O No. tych rzeczach. No i sam powiedz widzom, że mogą naprawdę dorwać super promocję, no bo te nasze ulubione mapy tą. Tutaj, jeśli chodzi o polowanko, mocno przecenione. Chyba zauważyłeś tam jakąś jedną, nie? Że jest. No, bardzo przecenione. No więc właśnie, polecamy tutaj promocję. No i też śledźcie inne nasze aktywności. Tych projektów w nadchodzącym nowym roku nie zabraknie. A my ruszamy. Oczywiście zapraszam na Discord. A my zapraszamy do oglądania tego odcinka. Łapkujcie, subujcie. No dobra, nie będę tutaj, słuchajcie, nic tak opowiadał z takich rzeczy, co na moim profilu się zmieniło, ile mam kasy, no bo właściwie od ostatniego odcinka, czy też live'a za dużo się nie zmieniło. Jest ten odcinek bez kamerki, ponieważ ostatnio troszkę ta kamerka mi szwankuje. Ja nie wiem, czy nie będę musiał oddać na gwarancję. Zobaczę, jak to tam będzie. Także no, powracamy do tego starego stylu, nie? Bo Józef jeszcze ostatnio te pierwsze filmiki, jak dobrze pamiętasz, no to były chyba bez kamerki, nie? No. No, także powracamy do korzeni. No i dobra, idziemy już zapolować. Co tam u ciebie? Masz jakieś ślady? Mam dużo śladów, tylko nie wiem, za którym iść. Kurde, a mi się tu kręci ten wół, kurde. Mogli tutaj z nimi zrobić porządek. No, pamiętamy, nie? To szczególnie na live'ach właśnie było. Były te akcje z wołami, kiedy nas atakowały. Ja pamiętam jeszcze z tej darmówki, tutaj z tej jedynki do niego strzelałem. Jeszcze nie miałem tego całego pakietu Zarza. No, cały ten pakiet to była chyba moja jedna, powiem ci szczerze, Józef, jedna z najlepszych inwestycji tutaj, jeśli chodzi o bronię. No i też rezerwaty było miło kupować w takich okazjonalnych cenach. A no i Józefie, też widzowie, drodzy widzowie, chociaż moglibyście tę aktywność poprawić. Nie no, żartuję. No to brakuje mi właśnie dwóch tych rezerwatów remontuli i co tam jeszcze? Chyba Nowej Anglii. A z kolei Nową Anglię, Józef, masz ty, nie? Nie, nie mam. Nowej Anglii Nie nie mam masz? jeszcze. Nie. Aha. No ale wiecie, no tak też fajny gest od twórców, że możemy naprawdę, jeżeli ktoś nie ma polowania, bo na przykład nie ma pieniążków, no to może go kolega zaprosić, nie? Czy tam koleżanka, w zależności kto z kim gra. No i to jest taki fajny gest, nie? Że możemy na przykład nie mając, czy nawet jeżeli nie znacie się, a nie macie znajomych takich z Discorda i chcecie pograć w polowanko, no to możecie gdzieś tam na jakiś serwer nawet z zagranicznymi osobami pograć, pokorzystać trochę. Ale wydaje mi się, że w dobie tych promocji teraz, szczególnie w tym okresie właśnie tak powiedziałem przed chwilą świąteczno-noworocznym, jest tyle promocji, że no każdy znajdzie te kilka złotych, żeby kupić nawet
Sobie jedną mapę jakąś, której może marzył od kilku miesięcy. Dobra, skupmy się już na samym polowaniu. Amicja jest tutaj ze mną. Lara na chwilę poszła w odstawkę, ale nie do końca tak na chwilę. O, biegną już woły. Co to biegnie? Kurde, jak świnie. Pekariowce biegną. Łapie, łap, łap, jest łap, pekariowiec. Łap. Dobra, walimy do nich. Jeden, dwa. Dobra, jeden leży już chyba. Strzelał tak po dwa strzały oddawał. Dobra. No i tutaj ta moja amicja nic nie będzie w stanie zrobić. Dobra. A tutaj całe stado leci. Całe stado. Kurde, tylu jeszcze nie widziałem w jednym miejscu. Normalnie jest 20. Te świnki to tak lecą po 10 góra, nie? No. Małe pekariowce. Ale stęskniłem się trochę za nimi. Dawno nie polowaliśmy w sumie. Na tym parku nawet. Ale ich biegnie. Kurde, a za nimi jakaś ta. Tylko powiem szczerze, że teraz ja bym sobie zmienił jednak na Larę. Nie planowałem na tym gameplayu. Kurde, co tu się dzieje? Ja pierdziele. Wyleciał jakiś jeleń z krzaczorów. O, kolejny. Axis czytal. Boże, ja już nie wiem do kogo strzelać. Właśnie na Park Fernando były takie akcje nieraz, że powyskakiwały z każdych krzaków. O, i jest IW. Ja pierdzielę, to teraz wezmę tą tarzę. Planowałem kupić Kinga już dawno, nie? Kinga i na przykład Frontiera, ale tak się wstrzymywałem. Były jakieś inne gry, które grałem częściej też czasami. O, padł, na dwa strzały, pięknie. Co ja tu zrobiłem? No powiem ci szczerze, Józef, że ta puma mnie, nie puma, tylko amicja mnie trochę myli. Ja mam wrażenie, jakby to biegła właśnie puma, która też grasuje na... O, jest Józef! No takiej niespodzianki na odcinku gameplayowym, to się nie spodziewałem, chce mnie tutaj przejechać. Siema, ale nie podnoś mi tutaj go, bo chcę pokazać tutaj widzom. Nieodpowiednia amunicja tylko. No, nieodpowiednia amunicja, właśnie to chciałem dokończyć, ale mnie prawie rozjechałeś, kurczę, niczym jakiś, nie wiem... Bandyta z GTA. Ja, dobra, ale patrz, jak widzisz, jak amicja jest jakiś błąd. Wlała się w ciało. Co za diabeł tutaj. Widzisz to? No widzę właśnie, tyłek jej wystaje. No, tyłek jej ten, ale cały wlany jest. I ten ogon macha jakby w żołądku tego. Dobra, pokażmy dobra. Tutaj widzom, co upolowaliśmy. Mamy woła domowego, brąz, 907 gotówki, samiczka, no i waga jak na samicę dosyć spora, słuchaj Józef, 758 kg, to jest no całkiem nieźle. Dwa pociski, 1,93% ciało, lewa łopatka, kręgi piersiowe, lewe płuco, no i mamy tam te mniejsze rażenie, ale też gdzieś tam no, drugi strzał, 7% ciało, miednica, wnętrzności, nie? Ale ten głównie ten 93 zaważył, zarza, 38 stalker, nie? Musiałem na szybko zmienić, bo zauważyłem tego woła spośród tej gromadki, tej mieszanki zwierzyny, która mnie zaskoczyła, wylatując z każdego rodzaju roślinności, no to też pojawił się na końcu woł. I na końcu Józef. Myślałem, że Józef pójdzie chytrze, żeby majątek zagarniać do siebie, żeby strzelać na własne konto, a tutaj... Okazuje się, że Józefie, chyba dzisiaj się połączyłeś ze mnie, żeby rekreacyjnie sobie pojeździć jedynie. Co może świadczyć o tym, że masz za dużo gotówki. Ja albo... dużo gotówki. Patrz, jakiś typek dobił, bo gramy oczywiście, drodzy widzowie, na sesji publicznej. Dajmy też właśnie innym tutaj wykorzystać... Jakąś maszynę tu widzę. Nasze sesje. Dobra, zbieramy tego woła. Zapisz Enter, dobra, bierzemy. No i zobacz, ile ja tutaj mam krwi. Ja chyba zaraz sobie podmienię, bo mi się nie chce samemu. Przyzwyczaiłem się jednak, że ta Lara, nie? Tak już mam trochę we krwi, że ta Lara tutaj idzie. Tu gdzieś będzie jedna świnka leżała, może nawet dwie albo trzy te pekariowce. A czekajcie, ja sobie zobaczę, czy ja mogę teraz tutaj podmienić. Mogę, nie? Umiejętności odblokuj, jeszcze głębsze. Więź. A, bo tutaj mogę już ulepszyć więź. Dobra. Przenoszenie zdobycia obciąża twojego psa w mniejszym stopniu. Albo sobie to dam. Wiem już piąty poziom. Tylko gdzie ja tutaj zmieniałem? To chyba muszę do szafki iść.
Żeby zmienić na Larę. Tutaj nie widzę takiego. O, kolejni gracze dołączają. Dobra. 260 gotówki. No zobaczę. W tym nowym roku do wiosny wbiję chyba 300 i już wtedy pójdę na jakiegoś Frontiera. Kupimy Kinga. Ty, Józef, masz Kinga, nie? Halo? Chyba mam, ale nie wiem. Bym musiał zobaczyć tylko... O, tu no dobra. Się tutaj wydaje mi się, że... Nie, nie mam Kinga. No kupowałeś tam na 9 klasę. Ale nie mam przy sobie. No dobrze, ale masz ogólnie kupionego, tak? Tak. Ogólnie tak, ale nie przy sobie. Chyba nie obejdzie się bez wizyty przy szafce, jakbym chciał zmienić. Tutaj zaraz gdzieś przeniesiemy do jakiegoś obozu. A, dobra. Wół domowy. Kurde, ale gdzie te świnki? Puszcza grę. Ilu nas tutaj jest? Ten Bartek. Jakiś bił. No, widzę. Nic tam nie leży? Żaden pekoriowiec? No, na razie nic nie widzę. Tak, nie idę za bardzo za tym śladem krwi. No. Na razie tu nic nie widzę, żadnych ciał, tylko ślady i odchody. Zapraszamy widzowie na Discord, gramy w różne ciekawe gierki, nie? O, widzę jeden. Jedne ciało, dwa. Tutaj leżą, w tym zagajniczku. Chodziłem tamtędy i nic nie widziałem. O kurde, ilu tu leży. Jezu, zobaczcie, jedna, druga. Pekariowiec obrożny, samica 20 kilo, brąz 525, miednica 50%, ciało 50%. Tylko nie podnoś tych, ja nie podnoszę, bo chcę ja pokazać. Nic nie widzę, tylko ślady widzę. Dobra. Czy może zobaczyć, ale chcę, po prostu nagrywamy, nie? I wiesz. Dobra, kolejny, słuchajcie, no cała rodzinka, nie? Pekariowiec obrożny, pekariowiec 588, samica, same samiczki jak do tej pory, takie po 20 kilo. 49, dobra, bierzemy. 2. Tutaj jeszcze trzeci gdzieś leżał. Daję. Nie no, zaraz trzeba zmienić na Larę, bo tutaj ona... O, kolejny bił. Tam leży. Pominąłem. Ale mówię, no... Takie jakieś te pekariowce... Ale wydaje mi się, one mają takie upierzenie. Jakieś takie młode. Ja nie wiem, czy oni coś twórcy nie zaktualizowali. Ja nie kojarzę, żeby taki pekariowiec miał aż taką gładką skórę? Tak, są takie, są. Nie, mi się wydaje, że niektóre były ten. Albo mi się coś wydaje. Niektóre były właśnie, miały taką gładką, bo już nieraz miałem. Mhm. Klasa czwarta, samica, 22 kilo. Same samice, dobra, ale 600... No, pekariowce tak ten, nie wiem. Za pekariowce ja nie dostałem chyba nigdy grubo ponad 1500. Tam 1000 około się zdarzało. Dobra, przyda się. No i to by było na tyle. Tutaj dalej nic nie mamy. Uda, ja chcę na woła zapolować, a nie widzę. To lecimy. A co tam u ciebie? Masz jakieś ślady? No dużo mam tu śladów, ale... O, kolejny, kolejny level. Wiesz, teraz jest tak, szkoda, że nie twórcy troszkę odnośnie tej aktualizacji ostatniej, bo pies ogólnie jest fajny, nie? Nie jest taki do końca praktyczny. Teraz jakbym na przykład miał dwa psy, mógł przy sobie mieć. Twórcy trochę nie pomyśleli, bo mógłbym sobie rozwijać tego kompana tutaj, te punkty nabijać w nowym. A Lara byłaby jako do szukania tej krwi, bo się przyzwyczaiłem do tego, nie? Co by im szkodziło dać dwa psy, żeby można było ciągać za sobą, nie? I teraz jak zmienię na Larę, to fajnie. Lady i w ogóle powracam do starego stylu. Natomiast pies tutaj, Amicja, stoi w miejscu, nie? Wtedy jej nie rozwijam, jak gdyby. No, to tak. O, 120 metrów ode mnie wół. Samiec. O, to idę ci zgarnąć. Nie no, żartuję. A ja tutaj widzę jakąś pumę gdzieś tutaj biegnie. Tutaj pumka coś tutaj kombinuje chyba. Dobra, jeszcze coś zobaczę. Mam, jeśli chodzi o, zobaczcie, Amicję 9x30, poziom kompana, aport 1x15, więc jeszcze tutaj brakuje. No ale mówię, fajnie było, jakby można było dwa naraz, co nie? Dobra. Mam, wóz, samica, 9 klasa. No dobra, to tam napierdziczaj. Stado wołów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
O kurde. Sześć, dawaj do mnie. Mogę podejść? Dobra, lecę. Dawaj. Dobra, jak widzowie Józef zaprasza, no to na kolacyjkę, to zaraz tutaj pozabijamy tę zwierzynę i Józef gdzieś... Oni uciekają już. Ja proponuję rozpalić jakieś ognisko, jak zabijemy, no lecę, nie mogę szybciej. Nie gram przecież na żadnych modach. To proponuję jakiś rożen tutaj rozpalić grilla, nie grilla, ognisko w lesie, puszczy. Tak na dziko, będzie zaraz pewnie ciemno. Która jest godzina w grze? Czemu ja nie mogę tego tutaj wziąć? Telefonu. Ej, tobie działa telefon? Tak, 18:18 jest. Mogę telefonu włączyć. Czekaj. Miałem pod tabulatorem był telefon. Teraz są pod dziewiątką. No to zaraz się zmieni. Nie działa teraz pod tabulatorem. Miałem kiedyś. Pod 0 albo 9 masz też telefon. Ale po prostu pod tabulatorem kiedyś miałem, albo mi się coś wydawało. Też miałem, ale coś mi się zmieniło na 0 albo 9. No, coś ten, a nie ustawiałem manualnie, dobra. No i taka sceneria by się kurde zrobiła. Byśmy tutaj w nocy sobie grzali tego woła, byśmy się najedli, kurde. Tego woła to kurde byś nie przeżarł nawet. Byś miał 9-osobową rodzinę. Dobra, ja lecę, ale tutaj nic nie widzę, żadnych wołów. No bo uciekł, bo zacząłem strzelać. Aha. No dobra. Ale tutaj kręcą się. Kręcą się w tym rejonie. Szukaj. Łajzo, szukaj. Dobra. A, tu widzę jakieś mokradła są, jeziorko. Niedaleko. Ale tutaj leciały wzdłuż tego bajorka? Tak, wzdłuż bajorka. Tą stronę, gdzie ja lecę teraz. No dobra, no to biegniemy. Może odetniemy im drogę, chociaż jak one będą tak okrążały. Jednego albo dwa postrzeliłem już. O, pumę słyszę. Ty, wół stoi w wodzie. Ale tu czekaj, tu puma. Dobra, to spróbuj go jakoś. Ja biorę tego, może sportera. On ma duży odrzut. Ale tu puma gdzieś warczy. Puma, którą miał klasę? Jednym strzałem dostał. Nie gadaj, że w mózg go... Ale w mózg go trafiłeś? O kurde, widzę. Tak, w mózg. Dostał w mózg. O, to graty. Jezu, jak się wystraszyłem. Ten pies jest taki ciemny, myślałem, że to... Puma! A nie, to jest pies twój, kurde. Ja już ale patrz, jak ten Bartek zbiera. Ogólnie trochę nas jest tutaj, zobacz. No, widzę właśnie. Słyszysz? Trzy osoby dobił. Czekaj, bo tu puma mnie straszy. Mnie też straszy. A tu leży ja ten. Leży jakiś, co to leży? To jest woł mój. Aha. Ja go tylko zobaczę, dobra? Tu jest puma jak tamnica, nic. Tamnica 800, wątroba, brzuch. Tu jest puma. 94 dałeś ciało, wątrobę, brzuch i drugie ciało 6%. No, sobie go tutaj skończy. Zobacz. No. O. A tu puma grasowała i spuszczyłem ją. Ja słyszę, grasuję dalej, bo ja słyszę dźwięki. Jeszcze leciały tutaj, gdzieś dalej? No tam w tą stronę właśnie leciały. Ale stado. Jak spotkałeś? Aha, stado, było dużo. Dużo stado, 7-8 może. Mhm. Nawet po śladach i po odchodach możesz zobaczyć, że tu leciały. No widzę właśnie. Kurde, ja bym się przeniósł gdzieś później i zobaczył ten. I tą larę zmienił jednak, trochę pograć larą. Nie wiem, czy jak rozstawi, ale nie mam namiotu nawet w ekwipunku. W plecaku nie mam namiotu. Tak to bym namiot rozstawił. Ale pamiętam, coś mi się kojarzy, że kupiłem tobie na prezent. Tak, mam namiot, tylko ja nie mam w ekwipunku właśnie namiotu. To jest tak, ja na przykład jak kupowałem też sobie, to powiem ci szczerze, było tak, że wykorzystałem te namioty. Kupiłem i później już musisz sobie kupić na własną rękę, jak gdyby, nie? Zostają jeszcze takie maskujące, te gówniane, ale ja tego nie używałem, bo mi się... One tak mi się nie... O! Namiot to jest taki, że jak rozstawisz jeden, to już jest wtedy na zawsze w jednym miejscu, nie? Tak, chodzi o to, że teraz byś się tu ten postawiłbym namiot, ty byś się tepnął gdzieś do domku i potem z powrotem tu się byś tepnął, byś nie musiał taki kawał łazić. No, pomiędzy, nie? No.
O, kolejny Ja nie mam dołącza. namiotu dość przy sobie. Puma! Puma! 110 metrów ode mnie puma jest. Właściwie ona warczała na mnie, ale teraz... No jest 110 metrów ode mnie. Idę w Dobra, nią. a ja się przeniosę do domku i chcę tą la gdzieś do domku, tu się niżej przeniosę. I zobaczymy, widzowie, Józefie. Zobaczymy tą Larę, nie? Ja bym trochę pograł ze względu na to, żeby ona z tą krwią leciała, nie? Trop jest jednak dla mnie ważny. Ale też będę też przełączał się, może nie na tym odcinku już, ale na kolejnych będziemy grali też oczywiście Amicją, żeby rozwijać ta pod względem poziomu kompana. No i ten aport, nie? To jest główna cecha, taka charakterystyczna. Dobra. Słyszę pumę tutaj gdzieś w okolicy u mnie. Robi się trochę ciemnawo. Ja już sobie latarkę zapalę. Chociaż trzeba jeszcze chyba. Dobra. Mam na czwórkę. Aha. Tam miałem wymienić. Zobaczymy. Jest albo puma tu wyje. Ale też w grach nie mówię tutaj, nie kieruję głównego zarzutu do polowania. W ogóle to jest fajne granie, sam przyznaj. No. Ale chodzi mi o to, że w wielu grach trochę tak twórcy spieprzyli, że na przykład idziesz coś. Wychodzisz, nie wiem, poza obóz, schronisko, czy tam dom, garaż, nie? Zależy od typu gry. No i jesteś gdzieś w terenie i chcesz coś załatwić z poziomu ekwipunku. Że chodzisz do plecaka, czy przez escape menu gry. No to często jest tak, że nie możesz. Musisz się albo cofnąć do domu, do jakiejś szafki. No tak, na przykład Dying Light 2, nie? Chcesz siekać, nas atakują i chcesz zrobić escape. No to nie dość, że jak zrobisz pauzę, to i tak cię klepią, bo to nie jest jakaś pauza prawdziwa. Nie? No. A dwa, że no nie wiem, ze schowka coś wziąć, no nie możesz. To co masz przy sobie i trochę mogliby to zrobić, żeby w grach tego typu czy podobnych w terenie można było moim zdaniem więcej załatwić, nie? Nie wiem, jaką ty masz opinię na ten temat. Nie, ja się z tą zgadzam. To jest czasami tak męczące i wkurzające. Że to jest takie cofanie, że nie, jesteś gdzieś daleko od jakiegoś obozu, tak jak na przykład tu, no i nie załatwisz, musisz grzebać, chcesz coś podmienić, tak jak ja teraz tego psa, no bo teraz powinienem móc, o widzisz, bez problemu, zobaczysz na odcinku, a jak dodam do internetu, no i teraz daję na Larę, ustaw jako aktywnego, no i teraz chcę na Amicję dać, ustaw jako aktywnego, to mi się przełączy, nie? Może kiedyś, może gdzieś na forum ludzie będą pisali tak jak my gracze i może oni wysłuchają kiedyś, bo wielu produkcja, na przykład Techland bardzo wysłuchał, no i dodali fajną aktualizację, nie? W tym roku. Dobra. Zobaczę, czy ta... Zobaczę, czy tutaj... Lara. Ale Larze nie mogę ciastek dać. A kupiłem dla wszystkich przecież. Chyba, że musi usiąść. Lara. Lara, chodź tutaj. Zjad. Tak się ciemno robi. Dobra, teraz on musi zawsze usiąść, piesek. Nie, bo nie musi siadać. No właśnie ja temu... Teraz Lara mi się tak jakoś zbugowała, nie? Pogłaskanie, trochę relacje z nią nawiązać lepszą. A jak tam ten twój, ty masz Tigera, tak? Tak. Jak on się sprawuje ostatnio? Poza tym, że zaczął mnie drażnić, bo zaczął warczeć jak puma, no to dobrze. No, ja się kręcę, ale... szukam, kurde, puma tu jest gdzieś. Patrzę, a ten mi się tu kręci i ryczy. Dobra, idę z Larą w teren, ale... Jak tam zauważyłeś te woły, to tam ta puma mnie straszyła, to ja nie wiem, czy słyszałeś. Ona tak warczała, ja nie wiem, czy dwie nie były. Chociaż pumy raczej w pojedynkę chodzą, nie? W pojedynkę chodzą i rzadko pumy można znaleźć. Dobra, ja tutaj latarkę zgaszę, bo na razie chyba nie... No ja wracam na miejsce. Ale zobaczę, czy ślady mi się nie wyłączyły. Dobra. Ja idę tutaj w kierunku właśnie twoim, ale dziś może odbiję... Pełno graczy tutaj jest u nas na sesji, zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, idziemy.
Na razie chyba nie robimy nocy, to znaczy nocy, ranka, nie? Nie, jeszcze widno jest. Patrzymy. Dobra, ja odbijam trochę w kierunku tego Bartka jakiegoś. Kownika. Dobra. O. Zimę. Kurde, ile ten Bartek już ma punktów. No ale on, nie wiem, czy on nie gra, kurde, na jakichś ułatwieniach. Możliwe, bo kurde, coś chociaż szybko nie, jest to możliwe. Kiedyś, pamiętasz, graliśmy z tą jakąś tam, tą Oksaną, czy tą, jak ona się nazywa, ta druga? No z jakąś tam dziewczyną, nie? No i ona, pamiętam, moment nazbierała, my graliśmy, to były te czasy, co te live robiliśmy po 10 godzin, nie? No i ja pamiętam, że ona wbiła. No i moment, kurde, my jeszcze byliśmy tacy trochę amatorami w tej grze, nie? Teraz już tak więcej się orientujemy, co nie? Bo jednak gramy kupę miesięcy. No i ona wtedy nas zrobiła moment. Nazbierała te 4000 punktów, a my przez kilka godzin mieliśmy albo tyle samo, albo... Nawet jeżeli też te więcej, 2000, no to i tak, wiesz... Przepaść. O poziomie już nie wspomnę, bo my wtedy raczkowaliśmy totalnie, nie? No. Także wiesz. Kurde, gościu dopiero co wszedł, a już ma 800 punktów. Zielenia. Może to on, wiesz, może się kampią, wiedzą gdzie wejść. O, coś tu biegnie mi. Na tych, jak ja to mówię, farkrajowych drzewach, Joshepa. Dobra, mam antylopa indyjska. Nie to! Jezu, co ja włączyłem? Ty, celownik mi się spierdzielił w tej broni. Gdzie jest mój celownik? Na czwórce nie mam. Kurde, celownik mi się wyłączył. Scroll można włączyć. Nie wiem, teraz czekaj, bo kurde. Nie, scroll możesz włączyć i włączyć celownik. Coś mi się spieprzyło. Zmień celownik. Oj, coś mnie zraniło. Wół tu jest. No, a ja szukam woły, a wół jest u ciebie. Ale walę do niego. No nie, stratuje mnie. Ja mam apteczkę pod dziewiątką. Chyba. Nie, siódemkę. Dobra. Jezus Maria, no nie mogę go. I tak szarżuje na mnie, nie mogę broni wyciągnąć. A zaraz ten celownik. No tu jest tak, że ale scrollem ja wiem, ale nie, jak mam jeden celownik, to mogę przypisać na przykład do dwóch broni, nie? Nie mogę, nie ma tak, że się dzielę chyba. Nie wiem, pewnie mówiąc. Nie wiem, jak to tam mam, chyba że nie, o kurde. Nie pamiętam, jak to było, ale chyba... Chyba trzeba kupić. Nie jestem pewien. Dobra, padł w końcu. Już trzeba latarę zaraz zapalić. Dobra, wół domowy, klasa samiec, prawie tona, brąz, 931. Ciało 13%, ciało, prawa łopatka, prawe płuco, kręgi piersiowe, 87. Fajnie nawet wygląda, tylko taki szary, jakby to był naprawdę staruszek. Też może być. Dobra, i teraz, żeby mi się tutaj... Nie rozregulowało. Brak. Aha, dobra, tutaj. Luneta sztucera, dobra, wiem o co chodzi. Ale to ja nie pamiętam, kurde, czekaj. Klasa piąta. I trzecia, to nie. Nie jest ta broń. To nie jest ten celownik, który ja chciałem chyba. Nie, bo tu w polowaniu jest tak, że możesz zamontować, jak masz na przykład chyba jeden na przykład celownik danego rodzaju, to właśnie nie wiem, czy musisz nakopiować kilka sztuk, żeby do każdej broni, czy... Nie wiem, szczerze mówiąc, naprawdę. Bo jakoś to było inaczej tutaj, dobra. Luneta, to była, kurde. Pamiętam właśnie, czy to miałem, czy tu. Przebadać sobie.
Miałem tego O, bujacza. Miałem tą średnią. kurde, 2000 Bartek już ma punktów. Tak. Taka najstabilniejsza. Okay. Ale elko się włączało, dobra. Kurde, nie mogę się zdecydować. Nie pamiętam, jaką to miałem. Hyperion. Może Hyperiona miałem. Pocisk stożkowy. No to. Hyperion. Dobra, Hyperionem będę. No i tu jeszcze. Ja tu miałem pocisk taki, taki, straki. Dobra, robi się noc, więc słuchajcie, ja będę powoli też kończył ten odcineczek. To jest chyba dobry moment. No fajnie, fajnie sobie tutaj pograliśmy. Zaczęliśmy na Park Fernando. Dawno, Józefie, nie pokazaliśmy się widzą właśnie na tym rezerwacie. To jest gdzieś tam dla nas szczególny rezerwat. No mamy też inne fajne, ciekawe, które lubimy, ale no tutaj największe takie wspomnienia i takie szarże, zabójcze szarże wołów czy innych zwierząt, to kojarzą nam się właśnie z tym rezerwatem. No i nagraliśmy dla was kolejny już odcineczek, już nie wiem który, ale troszkę ich tam kilka już jest fajnych, dłuższych. Jedne były dłuższe, drugie krótsze. Będzie spokojnie jeszcze więcej tej dawki gamingu, czy to w duecie, czy czasami inni gdzieś tam nas odwiedzą i też zagrają może z nami. No zaczęliśmy dosyć ostro, od razu pojawiły się jakieś tam kłopoty na mapie, ale to nie są kłopoty, jeżeli lubi się grać, no to fajnie, można spędzać czas i tutaj zabijać zwierzaczki, dostawać za to kasę. Przywitałem się właśnie z Amicją, później troszkę, no, przyłączyłem się na Larę, bo chciałem, żeby tutaj Lara pomogła mi wytropić, idąc śladem krwi, wytropić i znaleźć, no, niejedno super zwierzę. Może dzisiaj nie było tak dużo tych sztuk, ale polataliśmy, nie? Trochę Józef pogadaliśmy. No. Tylko szkoda, że właśnie nie można z pozycji takiej, gdzie jesteśmy gdzieś daleko w głąb, no, w terenie, gdzie można zmienić tego psa, ale też wydaje mi się, że twórcy powinni dodać kiedyś taką opcję. Może wysłuchają nas, jak będziemy gdzieś pisać na jakiś forum naszych głosów, że żeby można było ciągnąć ze sobą dwa pieski, nie? Tego starego i tego nowego labradorka, tak, który wyszedł. To by była super sprawa. No dobra, no to co? Powoli już lecimy. Pamiętajcie o tym, że moją główną serią na odcinki jest oczywiście gra Dead Island 2. Serdecznie zapraszam, a jeszcze w tym roku postaram się, w ogłoszeniu jest informacja, że na pewno, ale postaram się i chyba tak zrobię, wielka premiera Cyberpunka, Widmo Wolności, także na pewno będzie się działo, łapkujcie, wbijajcie do nas na Discorda, łączcie się, no i głównie do Multika wbijajcie, bo tutaj naprawdę jest zabawa, zresztą sami widzicie, niezapomniane chwile i super oczywiście zabawa, co? Zwierzynę mam martwą. Zwierzynę mam martwą. Józef, ty to wiesz, kiedy się odezwać. No i tym akcentem zakończmy ten odcinek. No ale oczywiście, zawsze się pytam Józefa, czy chce coś jeszcze przekazać. Pożegnaj się, teraz jest czas, jeżeli chcesz coś powiedzieć do widzów. Mam zwierzynę i to martwą. I ten klasyk Józefa już chyba wszyscy znacie. Łajza mi się wylizała. Nie tym razem. Nie tym razem. Bijajcie do nas, zapraszamy. No, szukamy chętnych, nie? Józef, mamy w różnych produkcjach dużo wakatów. Zgodzisz się ze mną? Dużo, dużo. No właśnie, śledźcie te promocje Steam. Odwiedzajcie tą platformę, bo można naprawdę dorwać czasami no, mega jakąś mapę, mega, mega dodatek czy mega gierkę. A my już uciekamy. Koniec gadulstwa. Życzymy wszystkim udanych, miłych wieczorów przy waszych ulubionych grach. Także pozdrawiam, widzimy się już na kolejnych gameplayach. Trzymajcie się, no i hej!